Budowa Wielkiej Brytanii. Samochody też będą dalej, fabryki samochodowe zostaną w Wielkiej Brytanii. Wykruszyła się Unia, Ale będą duże skutki ekonomiczne i Unia nie bardzo, już widać, że populiści w Holandii, we Francji, w innych państwach już chcą mieć referenda w sprawie członkostwa Unii Europejskiej. Znaczy w interesie Unii oni muszą ważyć ekonomiczny interes bliższego sojuszu z Wielką Brytanią i polityczny interes, żeby pokazać, że wyjście z Unii to jest katastrofa gospodarcza, żeby nikt inny nie śmiał czegoś takiego zrobić. No to co widzimy dzisiaj na rynkach i był bardzo ciekawy wywiad BBC dzisiaj rano, że facet, który głosował wczoraj za Brexit, mówił, że nie bardzo wiedział, że jego głos będzie tak znaczący, nie spodziewał się, że Wielka Brytania wyjdzie i teraz jest trochę przestraszony tym skutkiem. Znaczy, że ludzie nie do końca oszacowali wagę tego głosu i jak mówiłem, że dla Unii teraz jest bardzo mocny, muszą wysłać mocny sygnał, że wyjście z Unii niesie nieodwracalne i bardzo groźne konsekwencje, żeby nikt inny tego nie chciał robić. I mi się wydaje, że ten interes polityczny będzie ważniejszy niż interes ekonomiczny, żeby pozwolić, żeby Wielka Brytania działała na podobnych zasadach w przyszłości do tego, co działa dzisiaj. Sprawa nie jest prosta, bo z jednej strony prawie 3 miliony obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, z drugiej strony cała masa obywateli Zjednoczonego Królestwa pracujących i żyjących w innych państwach Unii Europejskiej. No więc nie da się tego tak jakby jednostronnie rozwiązać. Trzeba myśleć o zabezpieczeniu interesów tych, którzy pozostaną w Zjednoczonym Królestwie, które opuści wspólnotę, i o interesach obywateli brytyjskich, którzy pozostaną w Unii Europejskiej, którzy także będą oczekiwali. Kilka w końcówce tej kampanii, kilka interesujących, trochę takich zabawnych wydarzeń miało miejsce. Między innymi Nigel Farage, który na finiszu tej kampanii ostrzegał właśnie przed dużą liczbą imigrantów, mówił o tym, że należy imigrację ograniczać, i wystąpił w Kirkgate Market, tam gdzie się narodził taki gigantyczna sieć Marks & Spencer, założona przez polskiego Żyda. Więc to było dość zabawne, że ostrzeżenie przed imigrantami, którzy zalewają Zjednoczone Królestwo, było wygłoszone w miejscu, które gdyby właśnie imigrant z Polski założył lata temu, a dzisiaj to jest przecież jedna z najważniejszych marek Zjednoczonego Królestwa. No dobrze, zbliżamy się do informacji. Jan Cieński, publicysta portalu Politico z Brukseli, był Państwa i moim gościem. W studio Piotr Buras, dyrektor warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Do Brexitu, do potencjalnych konsekwencji, nastrojów i różnych scenariuszy powrócimy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 11:20, a po informacjach wracamy do Brexitu. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. To historyczna chwila dla Unii, ale nie czas na histeryczne reakcje, oświadczył szef Rady Europejskiej Donald Tusk na wieści, że Londyn zdecydował się na Brexit i zapewnił, że Unia jest przygotowana na ten negatywny scenariusz. Jestem w pełni świadomy, jak poważny, a nawet dramatyczny politycznie jest ten moment. Nie da się przewidzieć wszystkich politycznych konsekwencji tego wydarzenia, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii. Tusk poinformował, że zaproponował nieformalne spotkanie przywódców państw wspólnoty bez Wielkiej Brytanii na marginesie przyszłotygodniowego szczytu, by przedyskutować procedurę wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. Coraz więcej Czeczenów stara się o azyl w Niemczech. W tej chwili stanowią oni w tym kraju czwartą pod względem liczby grupę uchodźców po Syryjczykach, Irakijczykach oraz Afgańczykach. W maju 80% z 1260 zarejestrowanych wniosków azylowych złożyli właśnie Czeczeni, co nie umknęło uwadze niemieckich służb. Czeczenią rządzi dziś jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina, Ramzan Kadyrow. Dlatego pojawiły się spekulacje, czy przypadkiem to nie Kreml chce
celowo wysyła uchodźców do Niemiec, by zdestabilizować sytuację w tym kraju. Władze Brandenburgii i Saksonii wyliczyły, że do maja przyjechało tam 3 razy więcej Czeczenów niż przez cały ubiegły rok. Słuchasz informacji TOK FM. Inspekcja pracy apeluje o dokładne sprawdzanie umów zawieranych przy podejmowaniu pracy, szczególnie w przypadku pracowników sezonowych. Po ostatnim procesie pracowników w warszawskiej restauracji Krowa Żywa inspekcja przypomina, że nie ma możliwości interweniowania w sprawach łamania praw pracowniczych osób zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Więcej o tym w informacjach w południe, a te najbliższe informacje w Radiu TOK FM już o 11.40. Pogoda. W całym kraju słonecznie i upalnie, za wyjątkiem południowo-wschodniej Polski, gdzie w ciągu dnia możliwe są burze. Na termometrach od 29 stopni w Zakopanem, przez 31 w Trójmieście i Olsztynie, 32 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, do 33 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, w studio Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Referendum zakończone, wyniki znane. 52-48 przewaga zwolenników wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. No, kolejny krok to jest właśnie rozpoczęcie tych procedur związanych z artykułem 50, czyli procedury wyjścia z Unii Europejskiej, która zdaje się od 2007 roku. Ona jest od traktatu lizbońskiego, tak. Czyli 2009. Dobrze. Oczywiście każde takie rozwiązanie ma wady i zalety. Po stronie zalet, no to oczywiście są mniejsze potencjalne, czy potencjalne w przyszłości, mniejsze wpłaty do budżetu unijnego, no ale z drugiej strony to jest także mniej pieniędzy na rolnictwo, dopłat z Unii Europejskiej, no i też na różne regiony, to jeżeli chodzi o finanse. Ale właśnie teraz rozpoczyna się ten najtrudniejszy okres, czyli jak ułożyć relacje z Unią Europejską w taki sposób, żeby one pozostawały możliwie w takim samym stanie, w jakim są dzisiaj, jednocześnie pamiętając o tym, że pozostawienie ich w takim samym stanie może być zachętą dla kolejnych państw, że proszę bardzo, przecież można korzystać z tych wszystkich przyjemności bycia w klubie unijnym, a jednocześnie pokazać, że jesteśmy w cudzysłowie niezależnym, niepodległym państwem. Tak, to jest oczywiście w tej chwili kluczowa sprawa i mówił pan o tych zaletach dla Wielkiej Brytanii z bycia w Unii Europejskiej, ale oczywiście to największą, najważniejszą zaletą jest możliwość uczestniczenia w wspólnym rynku europejskim. To jest ten kluczowy element, z którego Wielka Brytania korzystała, podobnie jak zresztą inne kraje. I teraz jest pytanie, jak ułożyć te relacje, pozostając poza Unią Europejską, a mając jednak jak najlepszy dostęp do wspólnego rynku europejskiego. Z kolei wiele państw europejskich, no, łącznie z Polską, do której, przypomnijmy, Wielka Brytania jest dzisiaj drugim pod względem wielkości partnerem handlowym. My też jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby te relacje były jak najlepsze, jak najbliższe. Ale w gruncie rzeczy, jeżeli dobrze spojrzeć na to, jakie dzisiaj są opcje, to Brytyjczycy muszą wybierać właściwie między dżumą a cholerą. Oni się wymanewrowali w tym referendum w sytuacji, gdzie nie mają żadnego dobrego wyjścia. Ponieważ mowa jest o 2-letnim okresie negocjacji, ale to jest tak, że jak ten okres minie, to po 2 latach Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami, to znaczy cała legislacja, wszystkie rozporządzenia, te, które nie były implementowane do prawa brytyjskiego, to wszystko przestaje
przestaje funkcjonować. A tych legislacji, tylko przypomnę, jest 80 tysięcy stron. I to, ale to są, i to jest te wszystkie przepisy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania wspólnego rynku, dostępu do niego. I oczywiście Wielka Brytania wtedy zaczyna się znajdować w zasadzie w punkcie zero. I teraz jest pytanie, co w ciągu tych dwóch lat może się wydarzyć, żeby sytuacja Wielkiej Brytanii albo się jakoś poprawiła, albo uregulowała. No więc jest jedna opcja taka, żeby Wielka Brytania stała się taką drugą Norwegią. Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jest taki trochę szersza forma współpracy obejmująca jeszcze parę innych krajów, Liechtenstein, Islandii. I ten status Norwegii w gruncie rzeczy polega na tym, że Norwegia jest krajem, który ma dostęp do wspólnego rynku europejskiego. To jest, czyli ma to najważniejsze, tę najważniejszą korzyść z punktu widzenia funkcjonowania w Unii Europejskiej. Nie musi brać udziału w polityce rybołówstwa, w polityce rolnej. Natomiast, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia brytyjskiego, płaci do budżetu Unii Europejskiej. Nie będąc członkiem Unii Europejskiej, płaci do budżetu europejskiego. To jest bodajże składka w wysokości, nie wiem, 90% chyba składki brytyjskiej. Może zaś opłacą 4. To jest bardzo oczywiście, znaczy ja mówię, oczywiście to jest relatywnie, tak. Ale w każdym razie jest to bardzo, bardzo duża, bardzo duża składka. A co więcej, Norwegia również musi gwarantować wolny przepływ ludności. Czyli jeżeli w tym referendum brytyjskim. Jednym z głównych. Znaczy głównym, po prostu trzeba to jasno powiedzieć, głównym, najważniejszym punktem było ograniczenie imigracji do Wielkiej Brytanii, to dzisiaj Norwegia ma imigrantów, jeśli chodzi o w przeliczeniu na jednego mieszkańca, więcej niż Wielka Brytania. Więc ten najważniejszy punkt by nie został zrealizowany. No ale więc jaka jest alternatywa? No, alternatywa jest taka, że Wielka Brytania może wynegocjować jakieś porozumienie z Unią Europejską w ciągu tych dwóch lat. Na przykład jakieś porozumienie o wolnym handlu, czy jakieś inne porozumienie, na przykład takie jak miała Szwajcaria, czy ma Szwajcaria z Unią Europejską. Ale po pierwsze skłonność do takiego szwajcarskiego modelu, czyli takiego bardzo skomplikowanego, opartego na wielu umowach, związku między Szwajcarią a Unią Europejską, regulującego te relacje w różnych obszarach gospodarki, polityki i tak dalej. Nikt nie ma na to ochoty w Unii Europejskiej. Być może większa byłaby ochota do negocjowania jakiegoś porozumienia o wolnym handlu, ale jak znamy z doświadczenia różnych porozumień o wolnym handlu z ostatnich lat, między innymi tego amerykańsko-europejskiego, to są negocjacje, które ciągną się latami. Znaczy żeby w ciągu dwóch lat Brytyjczycy mogli wynegocjować takie porozumienie z Unią Europejską, to jest w zasadzie nie do pomyślenia. Więc co zostaje, jeżeli nie będzie modelu norweskiego, jeżeli nie będzie porozumienia o wolnym handlu, bo to za krótki okres, to po dwóch latach Wielka Brytania będzie funkcjonować w relacjach z Unią Europejską w oparciu o ogólne zasady Światowej Organizacji Handlu. I to jest, czyli to oznacza, że po prostu cła na wiele produktów zostaną wprowadzone z ogromnymi oczywiście szkodami dla brytyjskiej gospodarki, też oczywiście dla części sektorów europejskiej gospodarki, tych, które mają wymianę z Wielką Brytanią intensywną. I to jest ten scenariusz właśnie, ten taki bez jakiegoś porozumienia, to jest najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić z punktu widzenia gospodarki brytyjskiej. To znaczy wszystkie analizy ekonomiczne pokazywały, że ten scenariusz Światowej Organizacji Handlu przyniesie bardzo duże straty dla gospodarki brytyjskiej. Więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że Brytyjczycy mają wybór między tym fatalnym scenariuszem dla gospodarki, a scenariuszem tym norweskim, który nie daje możliwości Wielkiej Brytanii żadnego wpływu na legislację unijną, a zobowiązuje Wielką Brytanię do wpłat do budżetu europejskiego i zobowiązuje również do traktowania imigrantów Wielkiej Brytanii dokładnie tak, jak to jest dzisiaj, mimo iż Brytyjczycy zagłosowali w referendum dokładnie przeciwko temu.
Zjednoczone Królestwo wpłaca 8,5 miliarda funtów, a dostaje dopłaty dla rolników na wysokości prawie 2,5 miliarda funtów. Przypominam sobie szkockie referendum. Jednym z poruszanych tam z takich argumentów przeciwko opuszczeniu Zjednoczonego Królestwa było właśnie pozostanie w Unii Europejskiej. Po co, to co, jak Szkocja teraz opuści Zjednoczone Królestwo, to co, będziecie negocjować nowy układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, mówiono? I zastanawiam się, jak to teraz wpłynie na te relacje szkocko-angielskie. 62% mieszkańców Szkocji głosowało za pozostaniem. Tak, to jest oczywiście bardzo ciekawy w tej chwili problem. To również trzeba przypomnieć, w Irlandii Północnej również większość obywateli głosowała za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. I teraz oczywiście 56% pytanie, w Irlandii Północnej. Tak, jest, więc pytanie jest, jak te już niektórzy politycy z tych części Wielkiej Brytanii mówili o tym, że te kraje, te części chcą Zjednoczonego Królestwa, chcą pozostać w Unii Europejskiej, więc tu oczywiście powstaje pytanie w gruncie rzeczy o spójność Wielkiej Brytanii, ponieważ to jest na tyle ważna sprawa, że to rzeczywiście może być istotny bardzo argument dla zwłaszcza partii szkockich za tym, żeby spróbować jeszcze raz referendum. Tylko tu jest oczywiście, ja bym się nie spodziewał tego, że to referendum w Szkocji powtórne za tym, żeby wyjść z Wielkiej Brytanii po to, żeby przystąpić czy stać się częścią Unii Europejskiej, że ono nastąpi szybko, ponieważ to jest oczywiście ogromne ryzyko z punktu widzenia też tych, którzy chcą niepodległości Szkocji. Jeżeli takie drugie referendum w tej sytuacji zostałoby jednak przegrane, no to oczywiście kwestia niepodległości szkockiej na długie lata może zostać odłożona ad acta. Więc ja myślę, że to referendum byłoby możliwe dopiero wtedy, kiedy jego inicjatorzy byliby naprawdę przekonani, że je wygrają. A to jest, no jeszcze myślę, trochę czasu upłynie. Wyniki tego referendum to woda na młyn nie tylko eurosceptycznych partii, organizacji w Zjednoczonym Królestwie, ale także w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Już powoli odzywają się głosy na przykład z Hiszpanii, mówiące, no dobrze, dobrze, ale co w takim razie z Gibraltarem? Tak, znaczy to jest oczywiście być może nawet jeszcze poważniejszy problem, jeśli chodzi o to referendum brytyjskie, że ono pokazuje po raz pierwszy w historii integracji europejskiej, że ten proces nie jest nieodwracalny. My zawsze zakładaliśmy, że integracja europejska to jest takie dążenie do coraz ściślejszej integracji, coraz ściślejszego związku pomiędzy państwami członkowskimi i że właśnie nie ma od tego odwrotu i nie ma drogi w tył. No, to się okazuje nieprawdą i tutaj czują wiatr w żagle wszyscy ci, którzy z Unii Europejskiej, podobnie jak to zrobili część konserwatystów czy Partia Niepodległości w Wielkiej Brytanii, chcą uczynić z Unii Europejskiej takiego kozła ofiarnego wszystkich bolączek, lęków, strachów, które z którymi konfrontowane są społeczeństwa europejskie. I ten dramatyczny podział, który dzisiaj jest w Wielkiej Brytanii, no to jest jednak pół na pół, po prostu pęknięcie społeczeństwa pół na pół, to ten podział w zasadzie dotyczy coraz większej ilości społeczeństw europejskich i on w ogóle nie dotyczy Unii Europejskiej. Znaczy on nie dotyczy, ten podział, tu nie chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. W tym referendum brytyjskim też w ogóle kwestia Unii Europejskiej, członkostwa, to była na niewielkiego odsetka społeczeństwa miała jakiekolwiek znaczenie. Znaczenie miała kwestia imigracji, która została rozdmuchana przez tych przeciwników otwartości Wielkiej Brytanii do kwestii być albo nie być członkostwa w Unii Europejskiej. Czy to obciążono Unię Europejską jakby odpowiedzialnością za otwartość Wielkiej Brytanii, podczas gdy, to jest też ciekawe, w zeszłym roku do Wielkiej Brytanii przyjechało więcej imigrantów spoza Unii Europejskiej niż z krajów członkowskich Unii. Czyli innymi słowy, nawet gdyby Wielka Brytania wyszła, no to ogromna część tych imigrantów, którzy przyjechali, to są
będą przyjeżdżać, to są ludzie w ogóle poza Unii Europejskiej, czyli zasada wolnego przepływu osób w Unii Europejskiej w ogóle ich nie dotyczy. Ale ja mówię o tym dlatego, że to są te lęki, taki strach przed globalizacją, przed utratą kontroli w gruncie rzeczy nad tym, jak nasze społeczeństwa funkcjonują. Ten lęk jest obecny w bardzo wielu krajach, w bardzo wielu społeczeństwach, w zasadzie można powiedzieć wszystkich społeczeństwach na mniejszą lub większą skalę. I to referendum brytyjskie jest takim przykładem, do czego może takie lęki mogą prowadzić w sytuacji, kiedy elity polityczne pozwalają na utratę kontroli nad tym procesem. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 11.40, już za kilka minut. W studio Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Informacje po informacjach. Wracamy. Owczarek. Z tym socjalem to trochę jest... 7 minut reklam teraz i itp. I tamte. Także proszę Państwa, wszystko się urywa. To tak samo jak ten tramwaj stołeczny tutaj w Warszawie, gdy jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. Tramwaj w Warszawie. Albo nie jedzie do pętli normalnie, tylko wcześniej się urywa gdzieś na wcześniejszej pętli, na przykład Wiatraczna tutaj na Pradze Południe, gdzie Uniwersam też ucięty został, zniszczony. Stanie i dalej nie jedzie. Albo 521 była cetka. Też na przykład jak z Falenicy jedzie, to tylko do Ronda Wiatraczna. A co to za biznes, jak ludzie chcą do centrum Warszawy, bo on jeszcze dalej też do Parku Szczęśliwickiego na Ochotę jedzie. Także proszę Państwa, pourywane autobusy, tramwaje, wszystko, zmiana, często telebim ciemny, nawet nie ma godziny. Charakterystyczne jest to, że tak samo jak internet nie zna czasu, nie zna Pana Boga, tak samo i tutaj, na telebimach nie ma czasu, nie ma Pana Boga, nie ma godziny, a są bzdety, są bzdury takie, bzdury. Ja wiem, że dziecko to na wszystko się patrzy, ale człowiek czasem go odrzuca, że tyle pieniędzy specjalnie jakby ktoś z zespołem Downa, prawda, wrzuca w błoto, bawiąc się. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Były szef rządu w Londynie, Tony Blair, ostrzega, że pod presją decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej Szkocja może zdecydować się na drugie referendum w sprawie swojej niepodległości. O takiej możliwości wspominał już dziś lider szkockiej partii narodowej, Alex Salomond, przypominając, że Szkocja wczoraj głosowała przeciwko Brexitowi. Stwierdził też, że najbardziej racjonalnym dla niej wyjściem byłoby nieopuszczanie nigdy wspólnoty. I jeszcze Grzegorz Schetyna, który zapowiada, że Platforma zaangażuje się w ochronę integralności Unii, będzie też bronić pozycji i obecności Polski we wspólnocie. Schetyna wybiera się we wtorek do Brukseli, by o Brexicie rozmawiać z liderami europejskiej kadencji. Słuchasz informacji TOK FM. Do katowickiego sądu wysłano wniosek o aresztowanie byłej szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, Anny H., której postawiono 4 zarzuty. Dotyczą one m.in. przejmowania korzyści majątkowych oraz przekroczenia uprawnień. Anna H. od wczoraj przebywa w szpitalu. W środę ją przesłuchano, a decyzja o tym, czy trafi tymczasowo za kratki, może zapaść jeszcze dziś po południu albo wieczorem. Zarzuty wobec Anny H. to jeden z wątków tzw. afery podkarpackiej, w której zarzuty postawiono też byłemu posłowi PSL-u Janowi Buremu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami dochodzącymi do 34 stopni Celsjusza. Takie temperatury w niektórych regionach Polski utrzymają się przez cały weekend. Najgoręcej ma być jednak w niedzielę, w związku z czym synoptycy przypominają o piciu dużej ilości wody i noszeniu nakryć głowy. Kolejne informacje w Radiu TOK FM w południe, a w nich m.in. o tym, czy na skutek Brexitu zdrożeją studia w Wielkiej Brytanii. A teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. W całym kraju słonecznie i upalnie, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców Polski, gdzie w ciągu dnia możliwe są burze, na termometrach od 29 stopni w Zakopanem, przez 31 w Trójmieście i Olsztynie, 32 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, do 33 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Gdy węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową, w ziemi powstaje gigantyczna dziura. Tak stało się w okolicach Bełchatowa. Polska Grupa Energetyczna chce zalać ten teren, otworzyć najgłębsze w Polsce jezioro, a wokół niego kompleks sportowo-rekreacyjny.
Czy te plany są realne? Czy niosą jakieś zagrożenie? Czy można odtworzyć zniszczoną przyrodę? Porozmawiamy o tym w sobotę po godzinie 19. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Program powstał przy współpracy Radia Tok FM i Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o Brexicie. A spójrzmy na to może na plusy dodatnie tego, no bo do tej pory to było takie trochę, myśmy trochę użyli różnych przenośni, takie małżeństwo już bez możliwości rozwodu. No i pewnie znowu, jakbyśmy na to patrzyli, na takie małżeństwo, to można powiedzieć, no co to za małżeństwo, gdzie nie można. Oczywiście z punktu widzenia pewnych idei to pięknie, ładnie, no ale z punktu widzenia, co jeżeli tam coś nie działa, a żona albo mąż nie może opuścić, no i co wtedy? No i teraz rozumiem, że zacznie takie trochę negocjowanie alimentów, ale może właśnie pokazanie, że jednak można wyjść, można rozwiązać, oczywiście i z wadami, i z zaletami, pokaże pozostałym państwom Unii Europejskiej, no właśnie, że teraz, żeby Unia była silna, przy możliwości wyjścia trzeba inaczej się zastanowić, trzeba zwrócić uwagę na to, co łączy, co spaja, trzeba zwrócić uwagę na to, co Unię rozbija. I tak jak pan podkreślał to przed informacjami, społeczeństwo podzielone, tak? Pół na pół. Znamy i doskonale inne społeczeństwa bliżej naszego studia, które też są podzielone pół na pół. No i gdzieś tam tym straszakiem często bywają imigranci, ale ci imigranci sami sobie przecież nie są straszni, tylko ci imigranci są takim skondensowanym przekazem, który mówi, władza centralna mnie nie słucha. Tak? Czy są inne grupy, dowolnie zdefiniowane, których władza słucha, na korzyść których władza bardziej działa, a ja jestem zapomniany. Tak, to nie wiem, w Polsce na przykład to są ci, którym po transformacji się nie aż tak bardzo udało. Tak? W Zjednoczonym Królestwie to jest inna grupa, w Hiszpanii to jest inna grupa, we Francji, w Niemczech to jest inna grupa. Czyli jest jakiś taki stan w Europie, że są grupy, które czują się wykluczone, pomimo tego, że wcale nie są biedne, tak? Wcale nie są gdzieś tam poniżej linii ubóstwa, chociaż i tak jest, ale to chodzi bardziej o takie wrażenie, że władza mnie nie słucha, że ktoś inny wpycha się bez kolejki, albo gdzieś tam załatwia rzeczy, które są mniej z mojego punktu widzenia istotne. Tak, znaczy to jest bardzo ważny element całej tej układanki z referendum brytyjskim i jej implikacjami dla Europy, ponieważ rzeczywiście jest tak, że to za zbyt prostym wyjaśnieniem całej tej zawieruchy byłoby powiedzenie, że to jest tylko chodzi o tych, którzy stracili ekonomicznie, że to jest jakieś powody gospodarcze powodują tego rodzaju nastroje. To jest raczej, problem leży trochę gdzie indziej, raczej w sferze, powiedziałbym tak szumnie, mniej może w sferze gospodarki, a bardziej kultury. A to dlatego, że to dojmujące uczucie, to, które też starał się, myślę, pan opisać, bardzo słusznie uważam, to jest poczucie utraty kontroli. To znaczy poczucie... Sprawczości nawet. I sprawczości. Znaczy, że coraz większe części społeczeństw europejskich mają takie poczucie, że nie ma ani oni, ani obywatele, ani rządzący, co gorsza, właściwie nie mają już kontroli nad tym, co się dzieje. To znaczy, to jest kryzys migracyjny, to bardzo dobrze pokazuje, że tracimy kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Europy. Tracimy kontrolę nad tym, co robi wielki biznes, wielkie przedsiębiorstwa. To jest ten poczucie kontroli, utraty kontroli ze względu na globalizację. I to jest uczucie, które jest bardzo dojmujące i które jest w jakimś sensie nawet też można powiedzieć uzasadnione. To nie przez przypadek hasłem tej kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było przywróćmy kontrolę. Przywróćmy kontrolę. I to jest to hasło, które oczywiście, i tu jest, na tym polega problem, kieruje się
iluzją, że przywrócenie kontroli tradycyjnie rozumianej, to znaczy kontroli w postaci suwerenności, tradycyjnej suwerenności narodowej, rozwiązuje jakiekolwiek problemy. Otóż nie rozwiązuje. I Brytyjczycy się o tym najprawdopodobniej bardzo boleśnie przekonają, że tak jak mówiliśmy wcześniej, pewne alternatywy dla członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, na przykład ten model norweski, łączy się z koniecznością w dalszym ciągu przyjmowania imigrantów. Nie będzie mogła Wielka Brytania zamknąć. Paradoksalnie wręcz straci kontrolę jeszcze więcej nad procesem integracji europejskiej, ponieważ będzie uczestniczyć w wolnym rynku, na którego regulacje nie będzie miało żadnego wpływu. Więc, ale to jest bardzo ważny, wydaje mi się, punkt, który powoduje, że implikacje tego referendum brytyjskiego wykraczają daleko poza samą Wielką Brytanię i z tym problemem utraty kontroli i tego, jak polityka powinna na to odpowiadać, będziemy mieć i mamy już do czynienia zresztą w bardzo wielu krajach. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej do tej pory takim silnym głosem tej polityki zagranicznej, który też kształtował w pewnym sensie właśnie był głos brytyjski, szczególnie w tych relacjach pomiędzy Rosją a Unią Europejską. To stanowisko brytyjskie różniło się od stanowiska niemieckiego, wydaje się, które chyba raczej w zacieśnieniu współpracy z Rosją widziało szanse na bezpieczeństwo, tak? Czyli im bardziej, im lepiej, im gęściej i głębiej współpracujemy, tym szanse na poprawne relacje, co za tym idzie, bezpieczeństwo są lepsze. Unia Europejska pozbawiona brytyjskiego głosu w relacjach z Rosją nadaje Berlinowi jednak chyba najsilniejszy głos, co może budzić obawy państw, dla których Rosja jest politycznym, ekonomicznym, militarnym zagrożeniem. Znaczy ja myślę, że tutaj problem jest trochę jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ oczywiście stanowisko Wielkiej Brytanii w sprawach rosyjskich było, tak najkrócej mówiąc, bliższe powiedzmy polskiemu. Wielka Brytania się tutaj kierowała dużym zrozumieniem dla takich postaw jak takich krajów jak Polska. Natomiast akurat Niemcy też swoją politykę w dużej mierze zrewidowały w ostatnich latach i też były orędownikiem i architektem całej tej polityki sankcji wobec Rosji. Natomiast Wielka Brytania rzeczywiście jest przynajmniej potencjalnie niezwykle ważnym filarem polityki zagranicznej bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Nie tylko ze względu na Rosję, ale też ze względu na przykład na swój potencjał obronny, armię, gotowość i chęć do wysyłania też żołnierzy w różne trudne rejony świata. Ale mówiąc szczerze, w ostatnich latach to wkład brytyjski w takie wspólne europejskie wysiłki w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony był dosyć skromny. Kiedy pamiętamy na pewno tę spektakularną porażkę Camerona, kiedy parlament brytyjski nie zgodził się na wysłanie do Syrii żołnierzy brytyjskich, mimo iż rząd brytyjski za tym obstawał. I to był też taki sygnał wtedy, że Wielka Brytania tutaj nie zamierza odgrywać jakiejś wiodącej roli. Nawet pamiętam taki tekst jednego z brytyjskich analityków Foreign Affairs, który pisał o Little England, o tym, że Wielka Brytania staje się takim bardziej izolacjonistycznym krajem, pomniejszającym właściwie swoją rolę w stosunkach międzynarodowych, co też jest efektem oczywiście tych nastrojów w części społeczeństwa brytyjskiego, których wyrazem jest właśnie wynik referendum. Natomiast pytanie jest oczywiście, jak to będzie w przyszłości i jest z całą pewnością w interesie Unii Europejskiej, również w interesie Niemiec, które w sprawach polityki bezpieczeństwa z człowiekiem. Czyż to nie jest dziwne? Czyż to nie jest godne uwielbienia, pochwały? Grzech ludzki, żeby uległa zaciemnieniu. Jednak Pan Bóg ma ostatnie słowo. Do Niego należy to słowo, które rozpromienia moment
wychodzenia z grzechu. On jest wschodzącym słońcem, które jest poprzedzone pojawieniem się Jana. Ten chłopiec przygotowywał się, budził zachwyt od narodzin, rósł, wzmacniał się duchowo, aby być gotowym do roli proroka. Czy umiemy rozpoznawać znaki? Czy umiemy słuchać proroków? Czy umiemy ich odnajdywać? Na pewno są obecni wśród nas. Na pewno są obecni w Kościele. Na pewno są obecni w świecie. No, kościołów jest dużo, także to... Głos jest słyszany. Czy tu, czy tam, to człowiek nie będzie taki pewny. Życia. Biblia mówi, badajcie duchy, czy są przed nami właśnie tych ludzi. Może już nie są ubrani w wierbłądzią skórę, nie żywią się szarańczą, miodem leśnym. Stopnie Celsjusza. Nie chodzą wzdłuż rzeki, to jak święty Jan Chrzciciel. Natomiast są znakami danymi przez Boga. Mogą być oni właśnie obecni w naszym życiu, pracy, na co dzień, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym. Na pewno takimi prorokami są też nasi pasterze, dani nam szczególnie przy szafowaniu sakramentami świętymi. Pamiętajmy o tym, by modlić się za tych proroków naszego czasu, by ich słuchać, by o nich mówić. Dzisiaj też ogarniamy modlitwą Ojca Świętego, który gdzieś już tam nad Morzem Czarnym teraz przelatuje, by za godzinę już wylądować na ziemi armeńskiej, w tym najstarszym chrześcijańskim państwie, zanim jeszcze religia została uznana w Rzymie, gdzie zanieśli ją apostołowie Piotr i Paweł, to tutaj właśnie w Armenii już przyjęto życie według nakazów i objawienia Pańskiego Ewangelii. Chcielibyśmy dziękować za obecność proroków wśród nas. Chcielibyśmy znaki, które nam daje Pan, odczytywać tak, jak je należy odczytywać. W tym momencie chcemy podziękować za łaskę miłości, za łaskę wiary, nadziei, które do nas przychodzą. Prosimy Cię, Panie, też o to, byśmy mogli w sercu teraz wybrać jakieś postanowienie. Coś znaczącego, może to, co nam ci faryzeusze, żeby znowu przesadzali, może to być komara, a wielbłąda połykali, no to ludzie sobie sami to wybrali w Polsce. Teraz co wybiera, bo tu w Żebracznicy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Co wybrała sobie Anglia? Separację, że odpłynęła od tej Unii Europejskiej. Co wybrała sobie Anglia? No to proszę bardzo. W modlitwie osobistej. To nie tylko Polak jest głupi. To Ty, Panie, pierwszy przychodzisz. Pierwszy pukasz do naszego serca. Ty chcesz pierwszy z nami być, rozmawiać. Tylko my czasem właśnie nie słyszymy, a udajemy, że nie słyszymy. Także, proszę Państwa, nie słyszymy, a może udajemy, że nie słyszymy, ale Biblia mówi, że Bóg posyła swoich świadków. A czy oni będą słuchać, czy nie, bo Biblia od razu mówi, że to jest dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. No to proszę bardzo. Nie słyszeć, że pukasz, więc lepiej udawać, że nic się nie dzieje. Tak. Że nic się nie dzieje, albo lepiej drzwiami trzasnąć świadkom Jehowy przed nosem. To jest ciekawe, jak ten Bóg zareaguje. Czy ten Bóg pozwoli dać z siebie drwić, kpić? Rodzą się w naszym radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Nasza i Pani, dziękujemy Ci również za wsparcie w naszej modlitwie, za to, że jesteś naszą orędowniczką, za to, że
stawiasz się za nami ustynami. Oczywiście Matka Boska, Królowa Nieba, Królowa Nieustającej, że jesteś dla nas wskazującą drogę.